Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. Najwyższa statua na świecie znajduje się w zachodnich Indiach. Ma 183 metry i jest 4 razy wyższa niż Statua Wolności. Została wzniesiona ku czci jednego z ojców założycieli Indii, Sardara Patela. Miała ona pomóc zjednoczyć kraj, dlatego nazwano ją Statuą Jedności. Jest 4-krotnie wyższa niż Statua Wolności i można ją zobaczyć z odległości 32 kilometrów. Biblia mówi, że w ostatnich dniach powstanie jeszcze większy obraz. Zostańcie z nami. Będziemy mówić na ten temat w programie Apokalipsa Teraz. Dziękuję, pastorze Ross. Pamiętajcie, że zaraz po wykładzie razem z pastorem Rossem będziemy odpowiadać na wasze pytania. Spodziewam się, że będą to ciekawe pytania, ponieważ będziemy mówić o tym, kim jest bestia z Apokalipsy 13 lub inaczej Antychryst. Tytuł naszego wykładu brzmi Pokłon dla bestii. Jak zwykle postanowiliśmy wyjść na ulicę i dowiedzieć się, co obywatele naszego kraju mają do powiedzenia na ten temat. Kim albo czym jest Antychryst? Dla mnie jest to sam szatan albo każdy, kto idzie za jego naukami. Antychrystem jest szatan, ojciec kłamstwa. Antychryst to grupa ludzi, którzy nie wierzą w Boga lub niewłaściwie zachowują się wobec Niego. Sama nie wiem. Antychryst to po prostu zło. Myślę, że nie powinniśmy szukać jednej konkretnej osoby. Uważam, że jest to duch Antychrysta. Myślę, że zbliżamy się do powstania ogólnoświatowego systemu Antychrysta. Nie będziesz mógł kupować ani sprzedawać, chyba że przyjmiesz jego założenia. Wierzę jednak, że Bóg zawsze zatroszczy się o swój lud. Myślę, że on będzie miał podziemną kolej, dzięki której jego dzieciom niczego nie będzie brakować. Usłyszeliśmy kilka ciekawych pomysłów na temat tego, czym jest bestia i antychryst. Za chwilę zajrzymy do Biblii. Jak zwykle uważam, że dobrze jest sięgnąć do historii biblijnej, dzięki której możemy lepiej zrozumieć teologię i nauki biblijne. Historia, którą będziemy rozważać, znajduje się w Księdze Daniela. W 2 rozdziale tej księgi Daniel wyjaśniał sen króla Nabuchodonozora, w którym pokazany został wielki posąg, będący zarysem historii wielkich imperiów tego świata, od czasów Daniela aż do powrotu Pana i ustanowienia jego królestwa. Prorok powiedział, że głowa ze złota reprezentuje króla Nabuchodonozora. Jednak dalsze wyjaśnienia snu nie bardzo spodobały się władcy. Daniel mówił dalej o ramionach ze srebra, ale po tobie powstanie inne królestwo. Nabuchodonozorowi podobało się to, że jest głową ze złota, ale nie podobało mu się, że jego królestwo nie przetrwa. Zaczął więc myśleć, skoro Babilon jest symbolizowany przez głowę ze złota, co gdybym uczynił posąg, podobny do tego, który widziałem we śnie, ale cały ze złota? Może w ten sposób uda mi się sprawić, że Babilon będzie trwał na wieki? Być może ten pomysł poddali mu jego mędrcy, astrologowie i wróżbici i właśnie to zrobił. Uczynił wielki posąg w babilońskiej prowincji na równinie Dura. Chciał zjednoczyć tam całe swoje imperium poprzez wspólne oddawanie czci. W jego królestwie istniały różne narody, kultury i religie. Postawił więc wysoki posąg ze złota. Biblia mówi, że jego wysokość wynosiła 60 łokci, a szerokość 6 łokci. Wielu hebrajskich uczonych twierdzi, że jeśli w hebrajskich wymiarach nie podaje się głębokości, oznacza to, że jest ona taka sama jak szerokość, co daje nam 60 razy 6 razy 6. Uważam, że to bardzo interesujące. Potem król wydał rozkaz. Kiedy usłyszycie dźwięki muzyki, odsłonili ten majestatyczny posąg, który zaczął błyszczeć w promieniach wschodzącego słońca. I wszyscy mieli upaść i mu się pokłonić. Ale to stanowiło problem dla 3 Hebrajczyków, którzy byli na dworze królewskim, ponieważ przykazanie wyraźnie mówi: nie kłaniaj się rytym obrazom, ponieważ jest to bałwochwalstwo.
Król wiedział, że niektórzy mogą się opierać i powiedział, a kto nie upadnie i nie pokłoni się, w tej chwili zostanie wrzucony do środka pieca pałającego ogniem. Piec, którego używano do stworzenia złotego posągu, znajdował się całkiem blisko. Zagrała muzyka. Trzej odważni Hebrajczycy, Ananiasz, Miszal i Azariasz, znani także jako Szadrach, Meszach i Abednego, nie upadli na ziemię. Doradcy królewscy donieśli mu o tym. Są pewni ludzie, którzy nie przestrzegają twojego prawa i nie kłaniają się posągowi, który uczyniłeś. Król rozkazał, przyprowadźcie ich tutaj, są skończeni. Kiedy zobaczył, że byli to ci sami trzej przystojni młodzieńcy, o których w rozdziale pierwszym czytamy, że byli 10 razy mądrzejsi niż jego mędrcy, nie chciał ich zabić. Postanowił dać im jeszcze jedną szansę. Być może nie słyszeliście albo nie zrozumieliście mojego rozkazu. Wiem, że chaldejski to wasz drugi język, więc muzyka zagra jeszcze raz. Diabeł chce, abyśmy ustąpili. On daje nam kilka okazji, abyśmy to zrobili. Ale młodzieńcy dali bardzo odważną odpowiedź. Królu, nie każ muzykom grać jeszcze raz, ponieważ dobrze zrozumieliśmy twój rozkaz, ale i tak się nie pokłonimy. I dodali, nie wiemy, który z nich się odezwał. Niech ci będzie wiadomo, królu, że twoich bogów czcić nie będziemy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, kłaniać się nie będziemy. Kiedy król to usłyszał, wpadł we wściekłość. Rozkazał żołnierzom rozpalić ogień w piecu 7 razy bardziej, niż rozpalano go wcześniej. Potem najsilniejszym żołnierzom ze swojego wojska rozkazał związać młodzieńców. Nawet nie zdejmowali z nich ubrań. Po prostu mocno związali ich liną. I powiedział, wrzućcie ich do tego pałającego ogniem piekła. Biblia mówi, że piec był naprawdę rozgrzany 7 razy bardziej niż zwykle, ponieważ żołnierze, którzy podeszli do niego, żeby wrzucić tam młodzieńców, 2 żołnierzy trzymało każdego z nich za ręce i nogi, zostali zaduszeni przez ogień. Wyobrażacie sobie 2 żołnierzy? Nabuchodonozor mówi, następny. To naprawdę ciężka praca. Ale posłuchali króla. Podbiegli, żeby wrzucić tam młodzieńców, którzy wylądowali w środku pieca, a sami zmarli. Byłbym bardzo zniechęcony, gdybym był w 3. parze żołnierzy. Ale oni również posłuchali króla. Podeszli i wrzucili Azariasza do ognia, a sami umarli. Ciekawe jest to, że kiedy Egipcjanie ścigali Izraelitów przez Morze Czerwone, Bóg uczynił cud, który przyniósł jego ludowi ocalenie, ale zniszczył ich wrogów. Lwy, które nawet nie tknęły Daniela, pożarły jego oskarżycieli. Interesujące, jak Bóg czasami wprowadza równowagę w historiach cudów i sądu. Potem król spojrzał. Czytamy, że wrzucono ich do środka pieca pałającego ogniem. Nie upadli blisko krawędzi pieca. Jeśli zastanawiacie się, czy naprawdę było tak gorąco, wyobraźcie sobie, że to nie był ogień, za pomocą którego robi się sztuczki dla zabawy. Ten ogień zabił żołnierzy, którzy tylko podeszli do pieca. Wtedy król zdumiał się i zapytał, czy nie 3 związanych mężów wrzuciliśmy do ognia? Jego doradcy odpowiedzieli, tak, królu. O co więc chodzi? Oto ja widzę 4 mężów rozwiązanych, chodzących w środku ognia, a osoba 4. podobna jest do Syna Bożego. Przyjaciele, być może w ostatnich dniach czekają was próby ognia za to, że nie pokłonicie się bestii, ale Bóg obiecał, że we wszystkich takich sytuacjach Jezus będzie z nami. Myślę, że Ananiasz, Miszal i Azariasz czytali obietnicę z Izajasza, w której Bóg mówi, jeśli pójdziesz przez ogień, ja będę z tobą. Jezus naprawdę wszedł z nimi do ognia i ich ochronił. Spaliła się jedynie lina, którą byli związani. Król Nabuchodonozor powiedział, wyjdźcie, Ananiaszu, Miszaelu i Azariaszu. I dodał, nie ma żadnego innego Boga jak ten. A potem wydał dekret zabraniający bluźnienia przeciwko Jahwe. Tamtego dnia na równinie Dura poprzez Szadracha, Meszacha i Abednego Bóg osiągnął to, co chciał osiągnąć poprzez naród żydowski przez 1800 lat. Wreszcie Hebrajczycy stanęli w jego imieniu i wobec innych narodów stali się świadkami mocy Boga Jahwe. On chce, aby w ostatnich dniach jego lud również stanął w obronie jego prawa, gdy wszyscy inni będą kłaniać się złotemu posągowi.
Spójrzcie na ich odwagę. Kiedy zabrzmiała muzyka i wszyscy upadli na ziemię, zdali sobie sprawę, że popsuli zabawę. Wiedzieli, że to zdenerwuje króla. Groziła im utrata pracy, a co więcej, życia. Mogli powiedzieć, schylimy się, żeby poprawić sobie sandały, ale tak naprawdę nie będziemy modlić się do posągu. Po prostu nie róbmy przedstawienia. Stali jednak prosto, podczas gdy wszyscy inni się pokłonili. W ostatnich dniach Bóg potrzebuje ludzi, którzy staną po stronie przykazań, bez względu na to, co zrobi większość. Mając na uwadze tę historię, przejdźmy do naszych pytań. Pytanie pierwsze. W jaki sposób historia z Daniela 3 wiąże się z Apokalipsą? Zajrzyjmy więc do Apokalipsy 13, gdzie znajdziemy fragment na temat bestii i jej piętna. Zaczynam czytać od wersetu pierwszego. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą 7 głów i 10 rogów. A na jej rogach było 10 koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, a jej łapy jak niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. I zobaczyłem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. I oddali pokłon smokowi, który dał władzę bestii. Oddali też pokłon bestii, mówiąc, któż jest podobny do bestii, któż z nią może walczyć? I dano jej paszczę mówiącą wielkie rzeczy i bluźnierstwa. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. Mamy tutaj podany czas. I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia Baranka, zabitego od założenia świata. Jeśli ktoś ma uszy, niech słucha. Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie. Jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Tu jest cierpliwość i wiara świętych. Potem zobaczyłem inną bestię wychodzącą z ziemi, a miała 2 rogi podobne do baranka, ale mówiła jak smok. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to, że w Apokalipsie 13 tak naprawdę mamy 2 bestie. Powinniśmy więc powiedzieć, że w pewnym sensie jest to znamie 2 bestii, ponieważ swoją rolę odgrywają tutaj 2 zwierzęta. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Powiem wam, o co w tym chodzi, i wrócimy do czytania, potem wyjaśnię to bardziej szczegółowo. W jednym z listów Paweł pisze, czy stałem się waszym nieprzyjacielem, mówiąc wam prawdę? Dzisiaj będę poruszał trudne kwestie, które nie cieszą się popularnością i które, w taki czy inny sposób, wpływają na każdego z nas. W tych proroctwach Apokalipsa mówi na temat głównych religii czasów ostatecznych. Począwszy od protestantyzmu w Ameryce, poprzez katolicyzm w Starym Świecie, aż do islamu. Nie powinno was to dziwić, ponieważ obecnie największym kościołem na świecie jest Kościół chrześcijański, a największym wyznaniem Kościół rzymskokatolicki. Drugą co do wielkości religią jest islam. 2,2 miliarda chrześcijan i 1,7 miliarda muzułmanów. Kościół chrześcijański jest wyraźnie podzielony, a przynajmniej był, na prawosławie, katolicyzm i protestantyzm. Wszystkie te elementy pojawią się w naszym dzisiejszym studium. Wierzę, że te 2 bestie, o których czytamy w Apokalipsie 13, symbolizują Kościół rzymskokatolicki, który narodził się w Europie, a potem rozprzestrzenił się na cały świat oraz Stany Zjednoczone, które początkowo były przyczółkiem dla protestantów z całego świata. Nic z tego, o czym wam mówię, nie jest nowe. Nie wymyśliłem tego. Tak rozumieli tę kwestię protestanccy reformatorzy. Przejdziemy więc przez nasze pytania i dowiemy się, co mówi Biblia. A więc pytanie pierwsze. W jaki sposób historia z Daniela 3 wiąże się z Apokalipsą i sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu bestii, zostali zabici? Czy to oznacza, że w ostatnich dniach będzie istniał wielki posąg, do którego każdy będzie musiał się modlić? Niekoniecznie. Pamiętajcie, że Apokalipsa używa symboli. W tym wszystkim chodzi o oddawanie czci. Zauważcie, że już w Księdze Rodzaju mamy 2 braci,
Kaina i Abla. Obaj oddają cześć. Jeden czyni to właściwie, a drugi na sposób ludzki według swojego pomysłu. Jeden poddaje się łasce, a drugi podkreśla własne uczynki. Ten, który czyni to źle, zabija albo prześladuje tego, który oddaje cześć właściwie. Ten sam scenariusz rozegra się w ostatnich dniach. Czym są poselstwa trzech aniołów z Apokalipsy 14? Jeśli macie Biblię, otwórzcie ze mną Apokalipsę 14 i czytajcie razem ze mną. Zaraz po rozdziale 13, który mówi o bestiach, a także o znamieniu i liczbie bestii, do czego jeszcze nie dotarliśmy, wchodzimy w rozdział 14. Spójrzcie na werset 14. I widziałem, oto biały obłok, a na obłoku tym siedział ktoś podobny do Syna Człowieczego, który miał na swojej ręce złotą koronę. Mamy tutaj obraz przychodzącego Jezusa. Zanim jednak przyjdzie, zaczynając od wersetu 6, czytamy, że pojawią się aniołowie ze szczególnym poselstwem dla świata. Wzywają oni ludzi, aby wrócili do Boga i nie oddawali czci bestii i jej obrazowi. To jest poselstwo, w czasie którego żyjemy teraz. Przestudujemy poselstwa tych trzech aniołów z Apokalipsy 14. Pierwsze, Apokalipsa 14:7. Bójcie się Boga i dajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina Jego sądu. Mieliśmy już studium, które pomogło nam zdać sobie sprawę z tego, że wchodzimy w ostatnią fazę planu zbawienia, w czasie której ma miejsce niebiański sąd. Zanim przyjdzie Chrystus, odbywa się śledztwo, ponieważ Apokalipsa mówi, oto przychodzę wkrótce, a moja zapłata jest ze mną. Jeśli więc mamy otrzymać zapłatę przy Jego przyjściu, sąd musi się odbyć przed Jego powrotem. Czytamy dalej. I kłaniajcie się temu, który uczynił niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Zauważcie, że jest to fragment czwartego przekazania, które mówi, bo w ciągu sześciu dni stworzył Pan niebo i ziemię i morze i źródła wód. Jest to apel o powrót do Boga Stworzyciela w świecie, który w większości wierzy w ewolucję. Jest to również przypomnienie o szabacie, o przekazaniu, w którym Bóg powiedział pamiętaj, a które zostało zapomniane przez większość kościołów chrześcijańskich. W ostatnich dniach nastąpi więc powrót do pierwotnego chrześcijaństwa. Jest to poselstwo ogólnoświatowe dotyczące oddawania czci. Mamy więc kontrast pomiędzy tymi, którzy czczą Boga i przestrzegają przykazania o szabacie, a tymi, którzy czczą zwierzę i jego prawo. Apokalipsa dotyczy tego, komu oddajemy cześć. Na szali znajduje się prawdziwy i fałszywy sposób oddawania czci. Tutaj mamy cytat z przykazania o szabacie. Księga Wyjścia 20:11. Bo w ciągu sześciu dni stworzył Pan niebo i ziemię i cokolwiek w nich jest i odpoczął siódmego dnia, dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i poświęcił go. Lud Boży powróci do respektowania i szanowania rzeczy, które Bóg uczynił świętymi. Teraz przechodzimy do poselstwa drugiego anioła. Czytamy, a zanim szedł drugi anioł, mówiąc, upadł wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. Byłem w studiu, kiedy robiliśmy zdjęcie tej modelce. Ubraliśmy ją jak babilońską wszetecznicę opisaną w Apokalipsie 17. Czułem się naprawdę źle, bo jest to dobra chrześcijańska dziewczyna, a my musieliśmy ubrać ją w ten sposób, żeby zrobić zdjęcie. Obrazuje ono jednak to, o czym czytamy w Apokalipsie 17. Babilon, matka wszetecznic. Jest to zlepek fałszywych religii, które widzimy w ostatnich dniach. Będziemy mieć studium na temat 17 rozdziału Apokalipsy. Jest to więc ostrzeżenie dotyczące Babilonu, fałszywej religii. Lud Boży zostaje wezwany do wyjścia z Babilonu. I wreszcie poselstwo trzeciego anioła. Jeśli ktoś odda pokłon bestii i jej wizerunkowi i przyjmie znamie na czoło lub rękę, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego. Najbardziej przerażające przekleństwo w Biblii znajduje się właśnie tutaj, w rozdziale 14. A przychodzi ono na tych, którzy oddają cześć bestii i jej wizerunkowi i przyjmują jej znamie. Musimy więc wiedzieć, o co tutaj chodzi, przyjaciele. Bóg mówi nam, że to będzie największe zwiedzenie w dniach ostatecznych. Będzie wyglądać jak prawdziwe wielbienie Chrystusa, ale będzie to fałszywe oddawanie czci. Co się stanie zaraz po tym, jak te poselstwa obiegną świat?
Czytamy, że Syn Człowieczy przyjdzie na obłokach nieba. Są to więc poselstwa, które będą głoszone światu przed samym przyjściem Jezusa. Rozprzestrzeniają się one po świecie właśnie teraz. Nie tylko przez nasz program tutaj, ale ma to miejsce na całym świecie. Mówimy więc o znamieniu bestii. W Apokalipsie 13 mamy dwie bestie. Czym jest bestia? Czy w ostatnich dniach po świecie będzie pełzać lub krążyć jakieś monstrum? Sprawdźcie online. Albo nie, nie róbcie tego. Jeśli wpiszecie w przeglądarkę słowo antychryst albo bestia, pojawią wam się obrazy różnego rodzaju monstrów, diabolicznie wyglądających istot albo opętanych przez demony ludzi. Pozwólmy, żeby Biblia wyjaśniła samą siebie. Czym jest bestia? Spójrzmy do Daniela 7. Opis bestii w Apokalipsie czerpie ze słów Daniela, który mówi o bestiach w kontekście narodów. Owe wielkie bestie to czterej królowie, cztery królestwa. Czwarta bestia oznacza czwarte królestwo na ziemi. Co reprezentują bestie? Już o tym rozmawialiśmy. O jakim kraju myślimy, kiedy mówimy orzeł? Stany Zjednoczone. Smok. Chiny. Nadal to robimy. Niedźwiedź. Rosja. Daniel 8:20. Baran, którego widziałeś, mający dwa rogi, to królowie Medii i Persji. Mniejszy róg symbolizował Medię, a większy Persję. Kosmaty kozioł, kolejna bestia, to król grecki. Kiedy więc mówimy o bestiach w ostatnich dniach, chodzi nam o władzę. Nie jest to tylko władza polityczna, ponieważ ingeruje ona w oddawanie czci. Jest to więc moc polityczno-religijna. Jak Biblia identyfikuje bestie? Apokalipsa 13. I stanąłem na piasku morza i zobaczyłem bestię wychodzącą z morza. W Apokalipsie 17 czytamy, że morze symbolizuje mnogość ludzi i narodów. Jest to gęsto zaludniony obszar cywilizacji. Bestia wychodzi z gęsto zaludnionego obszaru cywilizacji, gdzie jest wiele ludzi, narodów i języków. To morze jest trochę burzliwe i wychodzi z niego bestia. Jak ona wygląda? Mającą 7 głów i 10 rogów. Widzieliśmy podobną bestię u Daniela, także w Apokalipsie 12. A na jej rogach było 10 koron. Imperium Rzymskie podzieliło się na 10 królestw, początkowo rządzonych przez królów. Obecnie w większości z nich nie ma już królów. A na jej głowach imię bluźnierstwa. Bluźnierstwa przeciwko Bogu. A bestia, którą widziałem, podobna była do pantery. Zauważcie, że ta bestia nawiązuje do 7 rozdziału Księgi Daniela, w którym mamy lwa, niedźwiedzia, panterę i dziwną, nieokreśloną bestię. Tutaj czytamy. Podobna była do pantery, a jej łapy jak u niedźwiedzia, a jej paszcza jak paszcza lwa. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Ktoś powiedział, u Daniela mamy lwa, niedźwiedzia, panterę i Rzym. A tutaj wygląda to inaczej. Najpierw mamy bestię, potem panterę, niedźwiedzia i lwa. Dlaczego? Ponieważ kiedy Jan miał wizję, patrzył na te królestwa jako na przeszłość. Daniel patrzył w przyszłość, więc opisał je w dokładnej historycznej kolejności, w której je widział. Oczywiście Babilon to lew, Medopersja to niedźwiedź, czterogłowa pantera to Aleksander, a po jego śmierci czterej generałowie. W tym fragmencie mamy 8 elementów, które pomagają zidentyfikować bestię. Gdybym powiedział, musicie wymyślić tajne hasło do swojego komputera i możecie użyć tylko jednej cyfry. Ile macie opcji? Jeśli używamy liczb, mamy tylko 10 opcji, od 0 do 9, jedna cyfra. Jeśli powiem, że możecie użyć dwóch cyfr, znacznie zwiększa to zakres możliwości do 100. Nie, do 99. Trzy cyfry, macie naprawdę dużo opcji wyboru. Jeśli weźmiemy pod uwagę 8 cyfr, odgadnięcie waszego hasła stanie się bardzo trudne. Przejdziemy przez 8 kryteriów, które pozwolą nam zidentyfikować, bez żadnych wątpliwości, czym są bestie, o których mówią te proroctwa. Wróćmy jeszcze do poprzedniego slajdu. Czytamy, że bestia wychodzi z morza. Jej władza i moc pochodzi od smoka.
Diabeł rządził światem za pośrednictwem Rzymu. Jest to moc ogólnoświatowa, winna bluźnierstwa. Sprawuje władzę przez 42 miesiące. Mamy tutaj podany czas. Otrzymuje śmiertelną ranę, która zostaje uleczona i bestia zdrowieje. Prześladuje świętych bożych. Jest to moc prześladująca. W jej zidentyfikowaniu ma pomóc tajemnicza liczba 666. Pamiętajcie, że to, czym się z wami dzielę, nie jest oryginalne. Wszyscy protestanccy reformatorzy, i będę to powtarzał, ponieważ nie wszyscy z was oglądają wszystkie nasze odcinki, Martin Luther, Jan Calvin, Jan Wesley, Charles Spurgeon, Ulrich Zwingli, William Tyndale, Whitefield, Cramer. Moglibyśmy wymienić każdego z wielkich protestanckich reformatorów. Większość z nich to katolicy księża, którzy próbowali zreformować Kościół. Posłuchajcie, co mieli do powiedzenia. Martin Luther, który był katolickim księdzem i chciał zreformować Kościół, powiedział: nasz Kościół jest bestią. W listach Pawła, Piotra i Judy przepowiedziane i opisane w Biblii panowanie Antychrysta to papiestwo. Tak nauczał Martin Luther, a czytamy o tym w historii reformacji. Tutaj mamy wypowiedź Kalwina, wielkiego przywódcy prezbiteriańskiego. Większość baptystów jest kalwinistami. Jak on wypowiadał się na ten temat? Niektórzy myślą, że nazywanie przez nas rzymskiego papieża Antychrystem jest zbyt surowe i ostre. Przy okazji, Calvin również był katolickim księdzem, który protestował przeciwko temu, co działo się w Kościele. Ale ci, którzy tak uważają, nie biorą pod uwagę faktu, że w ten sposób zarzucają bezczelność samemu Pawłowi, za którym powtarzamy te słowa i którego język przyjęliśmy. Zwięźle pokażę, że słowa Pawła w 2 Tesaloniczan 2 nie mogą być interpretowane w żaden inny sposób, jak tylko odnosząc je do papiestwa. Wszyscy oni nauczali w ten sposób. Niewiele słyszymy o tym teraz, ponieważ jest to bardzo niepoprawne politycznie, ale tak interpretowali to reformatorzy. W wielu kościołach są wspaniali ludzie. Będę mówił o Ameryce w proroctwach, chociaż jestem lojalnym Amerykaninem. Jestem szczęśliwy, że mam przywilej być obywatelem tego kraju, ale nie powstrzyma mnie to przed mówieniem o proroctwach na temat Ameryki, której przyszłość nie jawi się różowo. Chodziłem do 2 szkół katolickich, miałem katolickich przyjaciół, ale zamierzam mówić o katolicyzmie i protestantyzmie. W niebie znajdą się dobrzy ludzie z różnych kościołów. Musimy jednak powiedzieć, czego naucza Biblia. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać to we właściwy sposób. Swoją drogą nie wiem, czy przywitałem się z naszymi przyjaciółmi, którzy zebrali się dzisiaj w kościele Granite Bay Hilltop. Wiemy, że tam jesteście i serdecznie was pozdrawiamy. Niech Bóg was błogosławi. Wiemy też, że wiele osób ogląda nas na różnego rodzaju platformach internetowych. Chciałem jednak szczególnie przywitać nasz lokalny kościół, znajdujący się tuż za drzwiami. Musieliśmy nagrać ten program tutaj, żeby zachować spójność całej serii. Pytanie 5. Przejdziemy teraz przez kolejne kryteria, więc zostańcie ze mną. Ta bestia wychodzi z morza. Co symbolizuje morze albo woda? Czytamy o tym w Apokalipsie 17:15. Wody, które widziałeś, są ludami, tłumami i narodami i językami. Anioł wyjaśnia, co przedstawia ten symbol. Czy papiestwo powstało ze środka gęsto zaludnionego obszaru? Tak, Imperium Rzymskie stanowiło centrum. Wszystkie drogi prowadziły wtedy do Rzymu. Był on centrum ówczesnej cywilizacji. W porównaniu do północnej Ameryki czy innych krajów, było naprawdę gęsto zaludnione. To była ogromna cywilizacja. Pytanie 6. Kto dał bestii władzę i pozycję? Czytamy. I dał jej smok swoją moc, swój tron i wielką władzę. Musimy zrozumieć, kim jest smok. Wiemy, że to szatan, jednak szatan działał przez konkretne królestwo. W 12 rozdziale Apokalipsy czytamy, że smok próbował pożreć chłopca, Jezusa, kiedy tylko się urodził, ale dziecko zostało porwane do tronu Bożego. Jakiego narodu użył diabeł, żeby zniszczyć Jezusa, kiedy był niemowlęciem? Heroda, który działał z ramienia władzy rzymskiej. Diabeł działał więc za pośrednictwem Rzymu, a potem dał tę samą władzę i pozycję papiestwu.
Nazwa Kościół Rzymskokatolicki oddaje fakt, że wyrósł on z Rzymu. Być może zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób liderzy Kościoła chrześcijańskiego dostali się z Jerozolimy do Rzymu. Oczywiście walczyli w wielu krucjatach i próbowali go zdobyć, ale nigdy im się to nie udało. Stało się to stopniowo. Smok z Apokalipsy 12 to diabeł działający przez Rzym pogański. Rzym pogański był rządzony przez cesarzy, a nie przez papieży. Czytamy, że smok, czyli Rzym pogański, dał mu swoją moc, swój tron i wielką władzę. I dokładnie to stało się w historii. Zauważcie, że zaszła wielka zmiana. Przez wiele lat diabeł próbował zniszczyć chrześcijaństwo za pomocą prześladowań. Czasy panowania Nerona i Dioklecjana były czasami ciężkich prześladowań, szczególnie intensywnych w latach 303 do 313 naszej ery. Na pewno słyszeliście o chrześcijanach, którymi karmiono lwy w Koloseum, których palono na stosach, zawijano w skórzane torby i rzucano dzikim zwierzętom na pożarcie. Robiono z nimi straszne rzeczy. Wysyłano ich do kopalni w północnej Afryce, gdzie zapracowywali się na śmierć. Można odwiedzić niektóre z tych kopalni, gdzie zsyłano chrześcijan, karząc ich w ten sposób za wyznawaną religię. Na ścianach w wielu tych miejscach umieszczali oni napis Vida, vida, vida. Mamy życie. Chociaż byli prześladowani i męczeni, mieli życie. W katakumbach, które rozciągały się pod całym Rzymem, chrześcijaństwo było nielegalne. Nazywano je religio illicita, czyli zakazana religia. Jednak Kościół wzrastał. Im bardziej prześladowano chrześcijan. Ludzie widzieli w Koloseum chrześcijan, umierających z wiarą, odwagą i śpiewem na ustach i mówili, oni mają coś, czego nasza religia nie posiada. Kościół chrześcijański gwałtownie wzrastał. Diabeł stwierdził więc, że musi zastosować plan B. Plan A nie wypalił. Im bardziej prześladuje chrześcijan, tym jest ich więcej. Około 300 roku naszej ery na scenie historii pojawił się cesarz o imieniu Konstantyn, znany także jako Konstantyn Wielki. Pomyślał, ci chrześcijanie tak naprawdę nikogo nie krzywdzą. Jego matka nawróciła się na chrześcijaństwo. To są naprawdę pokojowo nastawieni ludzie. Walczymy teraz z wrogami zewnętrznymi i musimy mieć pokój wewnątrz kraju. I właściwie zalegalizował chrześcijaństwo. Pewnego razu walczył w bitwie, była to bitwa przy moście mulwijskim. I potem utrzymywał, że miał wizję, w której na niebie zobaczył znak krzyża. Postanowił więc walczyć pod sztandarem chrześcijaństwa. Rzym miał cały panteon różnego rodzaju pogańskich bóstw i odniósł zwycięstwo. I nagle z dnia na dzień chrześcijaństwo stało się bardzo popularne. Skoro bowiem wyznawano je w pałacu, każdy chciał być chrześcijaninem. Okazało się jednak, że zamiast być błogosławieństwem, ta sytuacja zamieniła się w przekleństwo. W całym Rzymie pełno było kapłanów, którzy czcili pogańskie bóstwa. Kiedy zdali sobie sprawę z tego, że cesarz zalegalizował chrześcijaństwo, stwierdzili, w porządku, możemy być chrześcijanami. Nie zrezygnowali jednak z wielu swoich zwyczajów, jedynie pozornie stali się chrześcijanami. Pogańskie świątynie zaczęli nazywać kościołami. W całym Rzymie stały posągi Jupitera, Apolla, Merkurego, Wenus. Więc zaczęli się zastanawiać, co z nimi zrobimy. I niektórzy chrześcijanie zaczęli trochę ustępować. Stwierdzili, nie chcemy rozzłościć wszystkich tych pogan. Jeśli pozwolimy im nadać posągom nowe imiona, więcej pogan przyjdzie do kościoła. Zaczęli więc nadawać im imiona biblijne. Piotr, Jakub, Jan, Maria i modlić się do wizerunków świętych. A przecież Biblia wyraźnie tego zabrania, jak widzieliśmy w naszej początkowej opowieści. No i w końcu zrobił się z tego taki mleczny koktajl, gulasz przygotowany z chrześcijaństwa i pogaństwa. Legalizując chrześcijaństwo, diabeł mógł zrobić więcej krzywdy od wewnątrz, ponieważ wprowadził do niego różnego rodzaju ustępstwa. Nie stało się to w ciągu jednej nocy, ale stopniowo. Jednak rzekome nawrócenie się Konstantyna było prawdziwym punktem zwrotnym. Został on ochrzczony dopiero na kilka dni przed swoją śmiercią, ale dzięki niemu wszystko zaczęło się zmieniać. Tutaj mamy cytat z książki Johna Abbotta. Oczywiście Biblia kończy się na Apokalipsie. Żeby więc zobaczyć wypełnienie tej księgi, musimy spojrzeć na historię. Na stronie 236 książki Historia Rzymu czytamy. Przeniesienie siedziby cesarza do Konstantynopola, nazwanego tak od imienia Konstantyna, zadało prestiżowi Rzymu ogromny cios. Rzymianie mówili, przenieśli stolicę, co teraz będzie, utracimy nasz prestiż.
W tamtym czasie przewidywano jego szybki upadek. Jednak rozwój Kościoła, wzrost autorytety i władzy biskupa Rzymu, papieża, tchnęły w to miasto nowe życie i sprawiły, że na nowo stał się stolicą, tym razem jednak religijną stolicą cywilizowanego świata. Do linii cesarzy dołączył cały szereg rzymskich biskupów Rzymu, czyli papieży. Kiedy Konstantyn opuścił Rzym, przekazał swój tron papieżowi. Tak mówi historia. Powiedział do papieża: daję ci mój pałac, mój tron, moje wojsko i wyprowadzam się z miasta. Rzym pogański przekształca się więc w Rzym papieski, który z siły politycznej staje się siłą religijno-polityczną. To bardzo wyraźna przemiana, którą pokazują książki historyczne. Czytamy, że bestia otrzymała władzę. Pamiętamy, że bestia nie oznacza potwora, ale polityczno-religijną siłę. Otrzymała moc, tron i władzę od Rzymu. Kościół przestał być jedynie religią, ale zaczął przekształcać się w agencję rządzącą, ponieważ cesarz Rzymu, w tamtym momencie był to Justynian, dał papieżowi wojsko, żeby mógł wymusić religię. Chrześcijaństwo przekształciło się więc z dobrowolnej religii w polityczno-religijną moc. Jak daleko sięga wpływ bestii? I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Prawdopodobnie jednym z najpopularniejszych papieży po Janie Pawle II jest obecny papież Franciszek, który podróżuje po całym świecie i jest najbardziej rozpoznawalną postacią. Jest to więc siła ogólnoświatowa. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Słowo katolicki oznacza powszechny. W samym słowie nie ma nic złego, ale pokazuje ono, że jest to Kościół powszechny. I niewątpliwie jest to największa denominacja chrześcijańska na świecie. Posiada ona jedynie pięciopoziomową strukturę, ale jest w stanie zarządzać międzynarodowymi operacjami. Jest to także jedna z najbogatszych organizacji na świecie, ponieważ nieruchomości, których jest właścicielem, Kościół rzymskokatolicki, a właściwie Watykan, posiada tytuły ich własności. I na całym świecie księża i jezuici często jako pierwsi przyjeżdżali do nowych cywilizacji i zajmowali najlepsze miejsca w miastach, w samym centrum. W południowej Ameryce pośrodku miasta jest zazwyczaj centrum handlowe i kościół. Posiadają wiele nieruchomości, nie wspominając o całym złocie i srebrze w relikwiach i posągach na całym świecie. Bardzo bogata organizacja. W ostatnim czasie musieli wydać dużo pieniędzy na procesy sądowe, ale pewnie o tym wiecie. Co wychodzi z ust bestii? Jest to nieco intrygujące. I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu. Bluźnierstwo oznacza, że człowiek stawia się na miejscu Boga, przypisując sobie należące do Niego przywileje. Biblia definiuje bluźnierstwo jako sytuację, w której rościsz sobie prawo do Bożych przywilejów albo chcesz być czczony jak Bóg. 2 Tesaloniczan 2:4. Jest to werset, który sprawia, że wielu ludzi myśli, iż świątynia w Jerozolimie musi zostać odbudowana. Czytamy w nim: który sprzeciwia się i wynosi nad to wszystko, co zwie się Bogiem albo co ma boską cześć, także zasiądzie on w świątyni Bożej jako Bóg, podając się za Boga. Nie wiem, czy dobrze widzicie zdjęcie na ekranie. To jest papież Franciszek, jeden z najbardziej pokornych papieży. Nie lubi siadać na tym tronie, ponieważ siedząc na nim znajduje się pomiędzy dwoma cherubami, a według Biblii jest to miejsce Boga. Tron Boży jest tam, gdzie Bóg objawia się swoim ludziom, pomiędzy dwoma aniołami. Franciszek stara się unikać niektórych ekstrawagancji innych papieży, ale właśnie te pozycje oni zajmują. Uzurpują sobie miejsce w Bożym Kościele. Odpowiedzieli mu, Jezusowi, Żydzi: nie kamienujemy cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo. To jest biblijna definicja bluźnierstwa. To jest, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Kiedy więc człowiek stawia siebie na miejscu, które tak naprawdę należy do Boga, Biblia nazywa to bluźnierstwem. A tutaj mamy kilka wypowiedzi samego Kościoła katolickiego. Posłuchajcie i sami zdecydujcie. Zajmujemy na tej ziemi miejsce Boga Wszechmogącego. Papież Leon XIII. Człowiek mówi: zajmujemy miejsce Boga. Kiedy ludzie kłaniają się innemu człowiekowi, całują jego dłoni lub stopy, czynią z niego bóstwo. Żaden człowiek nie powinien być traktowany tak jak Bóg. Jezus powiedział: przyszedłem do was jako ten, który służy.
Jeśli ja umywam wasze stopy, wy powinniście umywać stopy sobie nawzajem. Chrześcijańscy przywódcy powinni okazywać postawę uniżoności, a nie zwracać na siebie uwagę i stroić się w złoto, perły i kosztowne szaty. Wtedy uczeni w piśmie i faryzeusze zaczęli zastanawiać się, mówiąc, kim jest ten, który wypowiada bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie sam Bóg? Mieli rację. Zgodnie z Biblią, tylko Bóg może przebaczać grzechy. Mieli problem z Jezusem, ponieważ nie respektowali tego, że On jest Bogiem. Syn Człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy. Ewangelia Marka, rozdział 2. Tak więc jedno z kryteriów mówi, że bestia będzie wypowiadać bluźnierstwo. Spójrzmy, czy tak się dzieje. Fragment ten pochodzi z 12 tomu książki Godności i obowiązki kapłana. Nawet dla samego Boga wyroki jego kapłanów są wiążące i jest on zobligowany przebaczyć lub nie przebaczyć w zależności od tego, czy kapłan odmówił, czy udzielił rozgrzeszenia. Wydany przez niego wyrok zostaje zatwierdzony przez Boga. W zasadzie oznacza to, że ksiądz decyduje o tym, komu zostanie wybaczone, a Bóg musi jedynie się z nim zgodzić. Według Biblii jest to bluźnierstwo. Kiedy człowiek mówi, mam moc odpuszczania grzechów, tylko Bóg może naprawdę przebaczyć grzechy. Jak długo będzie rządzić pierwsza bestia? Mamy tutaj podany czas. Dano jej też moc, aby działała przez 42 miesiące. Z wcześniejszego studium wiemy, że w proroctwach dzień oznacza rok. Prawnie uznana supremacja papieża rozpoczęła się w 538 roku naszej ery. Zapamiętajcie tę datę. Kiedy wszedł w życie dekret cesarza Justyniana, czyniący biskupa Rzymu zwierzchnikiem wszystkich kościołów. To nie Bóg, ale rzymski cesarz podjął tę decyzję. Stwierdził, chcę, żeby władze kościoła były trochę bliżej, żeby mógł trzymać rękę na pulsie. Nie chciałbym, żeby jakiś sobór w Jerozolimie czy w Aleksandrii przeniósł tam zwierzchnictwo kościoła. Wyznaczę biskupa Rzymu na nowego przywódcę kościoła i dam mu armię, żeby mógł egzekwować swoje edykty. I tak się stało. Twórcą doktryny i pogromcą heretyków. Wszystko to zostało ustanowione przez pogańskiego cesarza rzymskiego, a nie przez Kościół. Wigiliusz zasiadł na papieskim tronie w 538 roku naszej ery pod wojskową ochroną Belizariusza. Dokładnie to się stało. 538 rok to narodziny polityczno-religijnej mocy, a potem wszystko się zmienia. Co stało się z bestią po 42 miesiącach? Dzień za rok. Nawiasem mówiąc, jest pewna liczba, która ciągle pojawia się w proroctwach biblijnych. Znajdziemy ją w Księdze Daniela, w Apokalipsie, w Księgach Królewskich, w nauczaniu Jezusa. Chodzi o 3,5 roku. 7 to doskonała liczba Boga. Połowa 7 lat to 3,5 roku. 7 to doskonały, kompletny cykl. 3,5 roku to przerwa, przecięcie. W Biblii symbolizuje prześladowanie, kłopoty, coś się dzieje. Jezus nauczał przez 3,5 roku i został ukrzyżowany. Mamy 3,5 roku, po których na modlitwę Elizeusza ogień Boży zstępuje z nieba. Uczniowie nauczali przez 3,5 roku, a potem ukamienowany został pierwszy męczennik, Szczepan. Widzimy więc, że po tym czasie coś się dzieje. Zazwyczaj po 3,5 roku nadchodzi ucisk albo dochodzi do wielkiej zmiany. 3,5 roku to także czas, jeden rok, czasy, 2 lata, 2 oznacza parę, i pół, 3,5 roku. Czas, czasy i pół czasu. Tego zwrotu używa Daniel. 42 miesiące i 1260 dni to ten sam okres. Pamiętajcie, że żydowski miesiąc ma 30 dni. 42 miesiące to 1260 dni. Możecie sprawdzić to na kalkulatorze. Co się wtedy stało? 1260 dni, czyli 1260 lat. W proroctwie dzień oznacza rok. I zobaczyłam jedną z jego głów, jakby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona. I cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Czytamy tutaj, że po okresie 1260 lat bestia otrzymuje śmiertelną ranę. Jeśli zaczniemy od roku 538, prowadzi nas to do roku 1798. Co stało się w tym roku? Dokładnie to, co przepowiedział Bóg. Pamiętacie Napoleona? Jestem pewien, że słyszeliście to imię.
robił rzeczy, których nikt nie odważył się robić. Ateizm tak naprawdę narodził się we Francji. Czytamy, że w 1798 roku Berthier wkroczył do Rzymu. Jako pretekst wykorzystano morderstwo Francuza w Rzymie. Obalił rząd papieski, po raz pierwszy od 1260 lat papiestwo straciło władzę, i usunął rząd świecki. Do tego momentu każdy król i przywódca w Europie nie mógł zrobić nic bez upoważnienia i wsparcia Kościoła. Tak wtedy było w ówczesnym świecie. Wszystko musiało być zatwierdzane. Jeśli papież powiedział, nie popieram tego dekretu, wiecie, dlaczego Kościół w Anglii oddzielił się od Kościoła rzymskokatolickiego? Ponieważ papież nie zaaprobował rozwodu Henryka VIII. Król zerwał więc z Rzymem i stworzył Kościół anglikański. Nawiasem mówiąc, ostatnio doszło do ich pojednania, co stanowi kolejny kamień milowy. Ale do tego momentu królowie na wszystko potrzebowali zgody Kościoła. Do chwili, gdy napoleoński generał zadał mu ową śmiertelną ranę. Jeśli ktoś do niewoli bierze, do niewoli pójdzie. Jeśli ktoś zabija mieczem, mieczem musi zostać zabity. Berthier uwięził papieża i zaprowadził go do Walencji, gdzie biskup Rzymu umarł w niewoli. Papiestwo straciło całe swoje polityczne znaczenie i władzę nad królestwami Europy, ale nie na zawsze. Na zakończenie czytamy tutaj. Kwestia rzymska należy już do przeszłości, a Watykan zawarł pokój z Włochami. Tak napisała gazeta San Francisco Chronicle z lutego 1929 roku, dodając swój podpis do wartego uwagi dokumentu, który dowodzi, że rana została wyleczona. Tak więc w 1929 roku rana została uleczona pod względem politycznym. Nadal jednak pozostała rana, o której często mówi papież Franciszek, rana Chrystusa wynikająca z rozłamu pomiędzy Kościołem protestanckim, katolickim i prawosławnym. To, co dzieje się teraz, Franciszek bardziej niż jakikolwiek inny papież dąży do uleczenia tej rany i zjednoczenia z kościołami protestanckimi tak, aby wszyscy tworzyli jedną wspólnotę religijną. Zostało to przepowiedziane w proroctwach. Papież używa tego języka. To język typowo biblijny, lecz jej śmiertelna rana została uleczona i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. Papiestwo zdobyło ogólnoświatowy wpływ, prestiż i znaczenie. W 2015 roku, kiedy papież Franciszek przyjechał do Stanów Zjednoczonych, odwiedził wszystkie miejsca, które stanowiły siedzibę naszego rządu. Nowy Jork, który był naszą pierwszą stolicą, Filadelfię, Waszyngton, odwiedził także siedzibę ONZ. Wygłosił przemówienie na wspólnej sesji Izb Kongresu. Kiedyś to był protestancki kraj. Dawniej w Sądzie Najwyższym sędziami byli tylko protestanci. Teraz nie ma tam ani jednego protestanta. W czasie, gdy nagrywamy ten program, wygląda na to, że wybraliśmy kolejnego katolickiego prezydenta. Myślę, że wkraczamy w bardzo interesujące i ekscytujące czasy pod względem profetycznym, przyjaciele. Czy bestia to rząd, czy moc religijna? Czytamy, że będzie to moc zarówno polityczna, jak i religijna. I sprawił, że ci, którzy nie oddali pokłonu wizerunkowi bestii, zostali zabici. Jest to siła religijna i polityczna. Najmniejszym krajem na świecie jest Watykan. Powiem więcej na ten temat w czasie kolejnego wykładu. W Watykanie mieszka jedynie około 1000 osób, a jego powierzchnia wynosi niecałe 0,5 km². A jednak ambasadorowie ze wszystkich krajów pozwalają papieżowi przemawiać w ONZ. Nie pozwoliliby na to pastorowi Dagowi. Dlaczego on? Ponieważ papież jest przywódcą politycznym. Warto o tym pamiętać. W jaki sposób bestia traktuje świętych? Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. Czy papiestwo pasuje do tego kryterium? Czy w czasie 1260 lat było mocą prześladującą? Tak. Szanuję papieża Jana Pawła II, który przed wielkim jubileuszem roku 2000 przeprosił za grzechy inkwizycji i za krew, która została przelana. Jego wypowiedź była bardzo ostrożna, ale Kościół wydał nawet oficjalne oświadczenie. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. W średniowieczu od 538 do 1798 roku w imieniu Boga przelano więcej krwi niż w jakimkolwiek innym okresie historii. Szacuje się, czemu część przeczy, że życie straciło od 30 do 50 milionów ludzi, chrześcijan, Żydów, w wyniku działań inkwizycji i prześladowań ze strony Kościoła.
Jeden z brytyjskich historyków, Edward Leakey, napisał: Kościół rzymski przelał więcej niewinnej krwi. Słowa pochodzą z książki Historia powstania ducha racjonalizmu w Europie. Kościół rzymski przelał więcej niewinnej krwi niż jakakolwiek inna instytucja, która kiedykolwiek istniała w historii ludzkości. Nie zakwestionuje tego żaden protestant, który posiada chociaż podstawową wiedzę historyczną. Kilka lat temu byliśmy z Karen w Hiszpanii, w jednym z miast, chyba w Toledo. Odwiedziliśmy pewien sklep z różnymi ciekawostkami i tam zapytano nas, czy chcemy zobaczyć salę tortur. 3 euro i możesz odwiedzić salę tortur. Zeszliśmy długim korytarzem na dół do lochów. Pod każdym kościołem w całej Europie znajdowały się takie komnaty, w których działała inkwizycja. Wystarczy, że zapłacisz i możesz je obejrzeć. Mają tam wszystkie te narzędzia tortur. Kiedy widzisz, przez co ludzie musieli przechodzić, przechodzą cię ciarki. To naprawdę przerażające. Otwarcie się do tego przyznają. Jaka tajemnicza liczba identyfikuje bestię? A liczba jej 666. Interesująca liczba pod względem matematycznym. Czytamy, że jest to liczba człowieka, liczba jego imienia lub jego tytułu. Tak jest napisane. Pamiętam, jak jechałem drogą i zobaczyłem, zrobiłem nawet zdjęcie, jak ktoś na tablicy rejestracyjnej ma numer 666. Ludzie mówią, o, co to znaczy? Pewnego dnia byłem w sklepie i kwota do zapłaty wynosiła 6,66 dolara. O, proszę spojrzeć, zagadnąłem kasjerkę. O tak, rzeczywiście. Zapytałem, wie pani, co to znaczy? Odrzekła, nie, ale to coś złego. To wszystko, co ludzie wiedzą na ten temat. Jeśli ktoś wybiera się na publiczne wydarzenie i otrzyma bilet na miejsce z numerem 666, prosi o jego wymianę, ponieważ wszyscy są przekonani, że to zła liczba. Sama liczba to po prostu sekwencja cyfr. Jest to jednak liczba, która ujawnia tożsamość. Spójrzcie na tytuł, który nosi papież. Mamy tutaj książkę napisaną przez Jana Pawła II. Jeśli chodzi o papieża, każdy człowiek musi dokonać wyboru. Przywódca Kościoła katolickiego jest definiowany przez wiarę, jako zastępca Jezusa Chrystusa, czyli jego przedstawiciel. I jako taki jest przyjmowany przez wierzących. Papież jest reprezentantem Jezusa, a przecież sam Jezus powiedział, że jego przedstawicielem jest Duch Święty. Papież jest uważany na ziemi za człowieka, który reprezentuje Syna Bożego, który zajmuje miejsce drugiej osoby Wszechmocnej Trójcy. Zauważyliście to? Jeśli przegapiliście to wcześniej w poprzednim cytacie, w którym papież powiedział, zajmujemy na ziemi miejsce Boga, zostało to powtórzone również w książce. Zajmujemy na ziemi miejsce drugiej osoby bóstwa, Jezusa Chrystusa. To dość odważne. Ten tytuł brzmi Vicarius Filii Dei. Jest to oficjalny łaciński tytuł, który oznacza zastępca Syna Bożego. W katolickim czasopiśmie Goście Niedzielny z 18 kwietnia 1915 roku czytamy. Niektórzy twierdzą, że ten numer nie istnieje, ale ja mam mikrofilm. Jakie litery znajdują się na papieskiej tiarze i co one oznaczają? Na papieskiej tiarze widnieje napis Vicarius Filii Dei, co w języku łacińskim oznacza zastępcę Syna Bożego. Istnieje kilka dokumentów, w których czytamy, że jest to oficjalny tytuł papieża. Na głowie najwyższego kapłana w Biblii znajdowała się złota tabliczka, na której widniał napis Świętość Panu. Tak było. Wielu władców i królów ofiarowywało papieżom dary w postaci koron lub mitr. Na niektórych z nich umieszczone były małe tabliczki z tym właśnie tytułem. Jednak ktoś odkrył, co ono oznacza i papieże przestali je nosić. Nie zobaczycie papieża Franciszka w takiej koronie. Spójrzmy, co wyłania się z tego tytułu. Vicarius Filii Dei. Być może pamiętacie ze szkoły, że liczby rzymskie są równe cyfrom. V to 5, I to 1 i tak dalej. Jeśli dodasz je do siebie, możesz je zsumować. Chcecie usłyszeć niesamowity fakt na temat cyfr rzymskich? Kiedy dodasz do siebie pierwsze 6 liczb rzymskich, otrzymasz 666. Najwyższa niedoskonałość, potrojenie niedoskonałej szóstki. Bardzo ciekawe. V to 5, I to 1, C to 100. Dodajemy do siebie liczby w słowie vicarius i otrzymujemy 112. Filii to 53, a Dei to 501. Kiedy dodamy te wszystkie liczby, otrzymujemy 666. Czytamy, że jest to liczba człowieka.
W Apokalipsie liczba 7 symbolizuje doskonałość albo kompletność. Liczba 6 reprezentuje niedoskonałość. Była to podstawa babilońskiego systemu liczbowego. Potrójna szóstka symbolizuje zatem potrójną unię błędu. Unię smoka, bestii i fałszywego proroka. Ponadto, zwróćcie na to uwagę, człowiek został stworzony szóstego dnia. Siódmy dzień miał być dniem przeznaczonym dla Boga, w którym człowiek miał oddawać mu cześć. 666 to religia stworzona przez człowieka, oddawanie czci człowiekowi. Na samym początku Bóg powiedział: siódmy dzień, siódmy dzień, siódmy dzień, mówiąc o religii opartej na Bogu, o oddawaniu czci Stworzycielowi, który uczynił ten dzień jako pamiątkę tego, że jest Stworzycielem. Mamy więc kontrast pomiędzy dwoma różnymi formami oddawania czci, które pojawiają się w ostatnich dniach. Pytanie 14. Kto będzie śpiewał w niebie pieśń pochwalną dla Boga? Biblia mówi: i zobaczyłem, jakby morze szklane zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad bestią, nad jej wizerunkiem, nad jej znamieniem i nad liczbą jej imienia. Możemy odnieść zwycięstwo nad tym wszystkim. Stojących nad szklanym morzem, mających harfy Boga. Dalej czytamy, że będziemy śpiewać pieśń pochwalną dla Boga. Jeśli nasza wiara jest ugruntowana w Chrystusie, nie musimy martwić się o to, co stanie się w ostatnich dniach. Musimy jednak ostrzec innych ludzi. Diabeł sprawił, że większość ludzi szuka fałszywej bestii i znaku bestii. Spodziewają się potworów, komputerów, chipów umieszczonych na czołach lub w dłoniach, różne fałszywe idee. Wszyscy patrzą w tym kierunku, a prawdziwa bestia jest tuż za nimi. Ludzie muszą wiedzieć, o co tak naprawdę chodzi, czyli komu oddajesz cześć. Modlę się o to, żebyście podjęli właściwą decyzję i podążali za Jezusem bez względu na to, jak trudne to może być. Przyjaciele, być może w czasie tego wykładu usłyszeliście trudne rzeczy. Wiem, że ogląda nas wielu katolickich i protestanckich przyjaciół, którzy myślą: wow, to naprawdę ciężki kaliber. Proszę, zbadajcie dowody. Tutaj mieliśmy tylko pierwszą z trzech części dotyczących tych kwestii. Zapraszam Was na kolejne wykłady, a zapewniam Was, że stanie się to dla Was bardzo jasne. Na zakończenie tej części pomodlę się razem z Wami. Zostańcie jednak z nami, ponieważ za chwilę wracamy z odpowiedziami na Wasze pytania. Ojcze w niebie, dziękujemy, że nas kochasz i że dałeś nam swoje słowo, które pokazuje nam, co ma nadejść. Panie, jesteśmy zdumieni tym, jak dokładnie wypełniają się proroctwa. Modlę się, abyśmy wszyscy podążali za Tobą, oddawali Ci cześć i nie angażowali się w ogólnoświatowe bałwochwalstwo, które będzie miało miejsce w ostatnich dniach, a właściwie ma miejsce już teraz. Niech Twoje słowo i nauczanie Chrystusa będzie priorytetem w życiu każdego z nas. Błogosław nas i pozwól nam doświadczyć Twojego zbawienia i radości. Nie musimy martwić się o ostatnie dni, bo jeśli mamy Jezusa, Księcia Pokoju, mamy też pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Pomóż każdemu z nas tego doświadczyć. Dziękujemy i modlimy się w imieniu Chrystusa. Amen. Zostańcie z nami, za chwilę wracamy z odpowiedziami na zadane nam pytania. Witajcie, przyjaciele, w części poświęconej odpowiedziom na pytania biblijne w programie Apokalipsa Teraz. Pastorze Doug, to było bardzo intrygujące i ważne studium. Dowiedzieliśmy się, kim jest bestia z Apokalipsy. Jestem pewien, że w związku z tym pojawiło się wiele pytań. Być może ktoś będzie chciał uprzedzić fakty, pytając, czym jest znamie bestii. Na odpowiedź musicie poczekać do następnego wykładu, w czasie którego będziemy mówić o Babilonie, o Ameryce w proroctwach. Pytanie pierwsze. Zawsze myślałem, że antychryst to osoba, a nie organizacja. Czy się myliłem? Cóż, na czele tej organizacji stoi jedna osoba. Nie wspomniałem o tym w czasie wykładu, ale powiem więcej na ten temat podczas następnego studium. W przeciwieństwie do innych państw, w których rząd podlega parlamentowi, głową bestii jest, jak przedstawia to Biblia, jeden człowiek, który jest jedynym przywódcą. Papież ma nieograniczoną władzę i ostatnie słowo we wszystkim, co dzieje się w Watykanie i w Kościele. Ciekawe jest to, że jest zarówno twórcą prawa, jak i sędzią, jedynym autorytetem. To coś wyjątkowego. Nie ma zbyt wielu organizacji politycznych zorganizowanych tak, jak Watykan. Nawet w starożytnych monarchiach istniały pewne mechanizmy kontrolne, równoważące władzę króla. Papież ma władzę absolutną.
Następne pytanie. Czy rozsądne jest uchwalanie praw wymuszających chrześcijaństwo? Tak i nie. Pozwólcie, że wyjaśnię. Z tym pytaniem zmagali się ojcowie założyciele Ameryki Północnej. Mówili, musimy mieć pewne prawa. Początkowo chcieli egzekwować przestrzeganie dziesięciorga przykazań. Czytamy o wielkich ojcach założycielach, takich jak Roger Williams, który stwierdził, nie powinniśmy zmuszać innych do zachowywania pierwszych czterech przykazań. Wywołało to oburzenie i doprowadziło do konfliktu z przywódcami purytańskimi, takimi jak Cotton Mather, którzy nakazywali przychodzenie do kościoła w każdą niedzielę. Mieliśmy procesy czarownic, a jeśli ktoś nie przychodził do kościoła, był karany. Popełniłeś cudzołóstwo? Wypalano ci szkarłatną literę A. Roger Williams powiedział, Bóg dał dziesięcioro przykazań na dwóch kamiennych tablicach. Pierwsze cztery przykazania dotyczą naszej relacji z Bogiem. Każdy człowiek musi mieć możliwość wolnego wyboru. Pozostałe sześć przykazań należy egzekwować na drodze cywilnej. Rząd musi egzekwować szanowanie własności, nie zezwalać na krzywo przysięstwo, jeśli zawierasz przymierze przez kontrakt, musisz go dotrzymać. Świętość małżeństwa, rząd powinien być zaangażowany w dbanie o nienaruszalność małżeństwa. William walczył o to i wygrał, dlatego właśnie Rhode Island stał się popularnym stanem. Powiedział, to jest miejsce, w którym będziemy mieć prawdziwą wolność religijną. Wolność w Rhode Island zyskała taką sławę, że stopniowo wprowadziły ją również inne stany. Czy powinniśmy ustanawiać chrześcijańskie prawa? Rządy państwowe powinny egzekwować sześć ostatnich przykazań. Chciałbym dodać do tego jeszcze jedną rzecz. Jeśli mamy jedną instytucję religijną, która próbuje wprowadzać prawa religijne, zawsze będzie skłaniać się do tego, w co sama wierzy, a to może skończyć się prześladowaniem. Widzimy to w historii Europy i w innych miejscach na Ziemi. Czy antychryst jest dzisiaj na świecie? Tak. Ludzie są zdziwieni, kiedy dowiadują się, że w czasie, gdy powstawała Biblia, Jan pisze w swoim liście o wielu antychrystach. Słowo antychryst nie pojawiło się dopiero w Księdze Apokalipsy. Osoba antychrysta występuje w tej księdze, ale samo słowo możemy znaleźć już w listach Jana, który mówi, i teraz wielu antychrystów powstało. Antychryst to ktoś, kto pozornie deklaruje, że wierzy w Jahwe, prawdziwego Boga, ale tak naprawdę naucza tego, co stoi w opozycji do nauczania Chrystusa. Dlatego Jan powiedział, i teraz wielu antychrystów powstało. Nawet w czasach Jana było wielu fałszywych chrześcijan. Główny antychryst oczywiście żyje, ma się dobrze i rządzi światem, jak pokazaliśmy w naszym studium. Mamy następne pytanie. Czy po niebie latają prawdziwi trzej aniołowie? Na niebie jest o wiele więcej aniołów niż tylko trzej. Jeśli zajrzymy do Apokalipsy 18, mamy tam nawet czwartego anioła, potem jeszcze jednego, który odbywa kolejną podróż. Nie jesteśmy pewni, czy to powtórzenie. Aniołowie symbolizują przesłania. Wydaje mi się, że nawet pierwsze rozdziały Apokalipsy mówią o aniołach zborów. Jest ich siedmiu. Jezus przekazuje zborom konkretne poselstwa. Kiedy czytamy o aniołach na niebie, jeśli ktoś chce, żeby jego przesłanie rozeszło się na cały świat, jednym ze słów, które wiąże się z głośnym mówieniem, jest słowo megafon. Urządzenie, którego używamy, żeby określona wiadomość została przekazana donośnym głosem. Oczywiście nie zobaczymy ich na niebie przez teleskop, wskazując, o, to jest trzeci anioł. Mówimy tutaj o ich przesłaniach. Wydaje mi się, że w języku greckim słowo anioł to angelos, które dosłownie oznacza posłaniec. Mamy kolejne pytanie. Skoro islam jest drugą największą religią na świecie, czy został wspomniany w proroctwach? Tak. Pamiętam, że studiowałeś na ten temat. Czy to był rozdział 9? Tak, rozdział mówiący o trąbach i o pieczęciach. Piąta i szósta pieczęć mówi o Mahomecie i rozwoju islamu. To interesujące proroctwo czasowe związane z okresem ich panowania i bardzo precyzyjnie się wypełniło. Niektórzy zastanawiają się, czy islam odegra jakąś rolę w czasach końca. Myślę, że tak. Skoro jest to druga największa religia na świecie, musi mieć coś do powiedzenia. Może później powiemy więcej na ten temat. Następne pytanie.
Dlaczego modlimy się, żeby Boża wola wypełniała się na ziemi? Czy Boża wola nie zawsze się wypełnia? Nie. Boża wola nie zawsze wypełnia się na ziemi. Czy On nie jest wszechmocny? Czy nie przewodzi mojej woli? Nie. Dlatego Biblia mówi, jeśli chcesz. Czasami nie wypełniamy Bożej woli. Nie jest Jego wolą, żebyśmy grzeszyli. W Piotra 3,9 czytamy, że Bóg nie chce, aby ktoś zginął, ale żeby wszyscy doszli do nawrócenia. Modlimy się o to, aby na ziemi działa się wola Boża, ponieważ na naszej planecie szaleje diabeł, czyniąc rzeczy, które nie są Bożą wolą. Ale kiedyś kamień przerodzi się w wielką górę i wypełni całą ziemię, która będzie napełniona poznaniem chwały Pana, jak morze napełniają wody. Pewnego dnia cała ziemia będzie wypełniać Bożą wolę i modlimy się o nadejście tego dnia. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech stanie się Twoja wola. Niektórzy ludzie tutaj na ziemi kwestionują Boże Królestwo. Kolejne pytanie. Wydaje mi się, że będziesz mówił o tym na następnym wykładzie, ale pytanie brzmi. Dlaczego Boża pieczęć jest umieszczana tylko na czole, a znamie bestii na czole i na ręce? Dobre pytanie. Czoło, będziemy mówić o tym więcej, symbolizuje nasze myśli i oddawanie czci. Ręka reprezentuje uczynki. Nikt nie jest zbawiony przez uczynki, a tylko przez wiarę. Umieszczenie pieczęci na czole oznacza, że jest ona w naszych myślach i sercach, podczas gdy ci, którzy służą bestii, niektórzy robią to, bo chcą kupować i sprzedawać, robią to ze względu na uczynki. Inni z kolei szczerze wierzą i czczą bestię. Czasami więc chodzi o uczynki. Tak naprawdę nie wierzę, ale to zrobię. Chodzi o działanie. W innych przypadkach chodzi o szczere służenie bestii. Niektórzy otrzymają więc znamie na rękę, a inni na czoło. Bądźcie z nami w czasie następnego wykładu, a usłyszycie pozostałą część odpowiedzi. Następne pytanie. Czy osoba zbawiona doświadczy wylania siedmiu plag? Plagi mogą spadać obok takiej osoby, ale jej nie skrzywdzą. Wielu chrześcijan, którzy nas teraz oglądają, może być zszokowanych. Wierzymy, że według Biblii chrześcijanie będą na świecie, kiedy spadną plagi, ale będą chronieni. Tak samo Bóg chronił dzieci Izraela, kiedy 10 plag spadło na Egipt. Ciekawe jest to, że kiedy patrzymy na plagi egipskie, wiele z nich pokrywa się siedmioma plagami z Apokalipsy. Pierwsze trzy plagi, które spadły na Egipt, dotknęły Izraelitów w takim samym stopniu jak Egipcjan. Ale w czasie siedmiu kolejnych plag Bóg ochronił ich przed nimi. Kiedy więc mówimy o siedmiu plagach z Apokalipsy, lud Boży będzie całkowicie bezpieczny. Wokół nas będzie się wiele działo, ale ja się nie martwię. Psalm 91 mówi, i plaga nie zbliży się do Twego namiotu. Ale w tym samym rozdziale czytamy, padnie u Twego boku 1000, a 10 000 po Twojej prawej stronie. Wokół nas będą spadały plagi, ale będziemy chronieni i bezpieczni. Ktoś inny pyta, kiedy zaczyna się okres 7 lat ucisku? Po zakończeniu czasu łaski, kiedy każdy człowiek zostanie osądzony i przeznaczony do otrzymania pieczęci Bożej lub znamienia bestii. Obecnie na świecie coś się dzieje. Myślę, że na podstawie proroctw wiecie, że nastąpi pewnego rodzaju wstrząs, który dokona wyraźnego podziału. Widzimy to teraz w naszym kraju, jak podzielił się na dwie skrajności. Dzieje się tak nie tylko u nas, ale w państwach na całym świecie, który polaryzuje się pod względem politycznym. Już niedługo to samo stanie się w sferze religijnej. Ostatecznie dojdziemy do punktu, w którym będą tylko dwie grupy. Ci, którzy otrzymają Bożą pieczęć i moc, będą czcić prawdziwego Boga i głosić Bożą prawdę donośnym głosem, oraz ci, którzy będą oddawać cześć bestii i jej wizerunkowi. Będzie to czas prześladowań. Niektórzy nie będą mogli kupować i sprzedawać. Poselstwo będzie głoszone głośno i wyraźnie. Zarówno bestia, jak i lud Boży będą czynić znaki i cuda. Musimy więc być tego świadomi. Pamiętajcie, że kiedy Mojżesz czynił cuda, wróżbici Faraona je powtarzali. Zanim więc spadną plagi, dojdzie do bitwy na cuda. Ostatecznie każdy podejmie decyzję. Czas łaski się skończy i nadejdzie czas wielkiego ucisku, czyli wylanie 7 plag. Ta osoba pytała konkretnie o 7 lat ucisku, więc może odnieśmy się jeszcze do tego. Czy Biblia kiedykolwiek mówi o tym, że czas ucisku będzie trwał 7 lat? Biblia mówi, że będzie mały czas ucisku i nikt z nas nie wie, jak długo
on potrwa. Jesteśmy prawie pewni, że wylanie siedmiu plag ostatecznych nie będzie trwało aż 7 lat, ponieważ czytamy. Dlatego w jednym dniu przyjdą jego plagi. Chodzi więc tutaj o jeden rok, ponieważ w proroctwie dzień liczymy jako rok. Jeśli się nad tym zastanowić, te plagi, krew w oceanach, brak świeżej wody, ludzie poparzeni od ogromnego gorąca i dotknięci wrzodami, ciemność na tronie bestii, są bardzo dotkliwe. Dlatego Jezus powiedział, a gdyby nie były skrócone owe dni, nie uratowałoby się żadne ciało. Plagi spadały na starożytny Egipt na przestrzeni kilku miesięcy. Cierpienia, przez które przechodził Hiob, działy się w szybkim tempie w ciągu kilku tygodni. Plagi ostateczne będą bardzo dotkliwe, ale będą trwały krócej niż rok. Nigdzie w Biblii nie czytamy o 7 latach ucisku. To tylko przypuszczenia. Kolejne pytanie. Pastorze, czy możesz powiedzieć coś na temat 144 tysięcy? Tak, chcesz być częścią tej grupy świętych, którzy pomaszerują na prawo. 144 tysiące to apostołowie ostatnich dni. Nie są oni jedynymi, którzy zostaną zbawieni. W opisie tej grupy czytamy, że idą za barankiem, dokądkolwiek idzie, tak jak apostołowie. Mamy tutaj liczbę 12 razy 12 tysięcy. W Dziejach Apostolskich 1 dzieje się coś ciekawego. Niedługo przed wylaniem Ducha Świętego i rozejściem się poselstwa na cały świat w dniu Pięćdziesiątnicy czytamy, że Piotr powiedział do współbraci, wcześniej było nas 12, ale zabrakło Judasza, który się powiesił, musimy go zastąpić. Wybrali więc nowego apostoła, a następnie, o czym czytamy, to zesłanie Ducha Świętego. Znów było ich 12. 12 przywódców, jednak nie tylko oni byli zbawieni i napełnieni Duchem Świętym. W pokoju na górze było 120 osób. 144 tysiące to szczególna grupa, mająca w ostatnich dniach szczególną relację i szczególne zadanie do wykonania. Jezus powiedział o Natanaelu, oto prawdziwie Izraelita, w którym nie ma zdrady. O 144 tysiącach również czytamy, że nie ma w nich zdrady, że są uczciwi i podążają za barankiem. To definiuje ich jako apostołów, ale dzięki ich nauczaniu nawracają się tłumy i wielu jest zbawionych. W ostatnich dniach przed powtórnym przyjściem mamy 12 razy 12 tysięcy tych, którzy idą na cały świat. Nie są oni jednak jedynymi zbawionymi. Będziemy chyba mieć studium na temat 144 tysięcy, więc mamy nadzieję, że będziecie wtedy z nami. Kolejne pytanie. Dlaczego niektóre Biblie mają różne księgi? Skąd mamy wiedzieć, które z nich są natchnione? Wszystkie Biblie protestanckie mają tę samą liczbę ksiąg. Niektóre Biblie katolickie, takie jak Polska Biblia Tysiąclecia, zawierają pewne księgi, w większości międzytestamentalne, które określamy mianem apokryfów i które mają wątpliwe pochodzenie. Księgi machabejskie to dobry materiał historyczny, ale nawet katolicy księża twierdzą, że prawdopodobnie nie są natchnione, jeśli weźmiemy pod uwagę święty kanon Pisma Świętego. Niektóre z tych ksiąg po prostu pojawiły się w historii i nie są wiarygodne. Jednym z powodów, dla których wiemy, że księgi, które mamy w Biblii teraz, są święte, jest to, że krzyżują się ze sobą i potwierdzają się nawzajem. Istnieje między nimi symbiotyczny związek. Piotr cytuje Judę, Juda cytuje Piotra, Piotr cytuje Pawła i Jezusa. Wszyscy apostołowie byli zaangażowani w pisanie ksiąg, które były uznawane przez wczesny Kościół. Ludzie, którzy żyli współcześnie z apostołami, wiedzieli, że te księgi są autentyczne. Niektóre księgi pojawiły się później w historii i nikt nie wie, skąd się wzięły. Prawdopodobnie zostały napisane przez przywódców Kościoła, którzy chcieli się wypowiedzieć. Nie pasują one do nauczania Biblii, więc nazywamy je apokryfami i nie ma ich w Bibliach protestanckich. Tutaj mamy ciekawe pytanie. Czy ruch ekologiczny ma znaczenie w proroctwach biblijnych? Myślę, że tak. W Apokalipsie 11 czytamy, i rozgniewały się narody i nastał czas wytracania tych, którzy niszczą ziemię. To ciekawe, bo Apokalipsa mówi, że w ostatnich dniach ludzie będą zaniepokojeni złym stanem ziemi. I rzeczywiście informacje na ten temat wypełniają wiadomości we wszystkich zachodnich krajach. Wszyscy się o to martwią. Obecnie w Europie istnieje coś, co nazywają Zieloną Niedzielą. W tym dniu przywódcy Kościoła spotykają się i rozmawiają o tym, jak ratować środowisko.
Myślę, że pod pretekstem ratowania Matki Ziemi. No bo jak inaczej namówić ateistów do współpracy z chrześcijanami? Wszyscy oni czczą Matkę Ziemię. To naprawdę ciekawe. Oglądasz programy przyrodnicze produkowane przez ateistów i słuchasz, jak zachwycają się cudami natury, jej wspaniałością i tym, jakie niezwykłe rzeczy potrafi czynić. A ja myślę sobie, dlaczego po prostu nie powiecie, że to Bóg? Mają problem z przyznaniem, że istnieje inteligentny Bóg. To jest sposób, w jaki docierają z chrześcijaństwem do milionów ateistów na świecie. Wspólny cel. Ratowanie świata, ratowanie planety. Myślę, że odgrywa to dużą rolę. Czy ludzie noszą znamie bestii już teraz? Nie. Nikt jeszcze nie ma znaku bestii. Kiedy zostanie wprowadzone prawo mówiące, że jeśli go nie zachowasz, nie będziesz mógł kupować i sprzedawać, będzie to swego rodzaju test. Ludzie, którzy okażą posłuszeństwo prawu bestii, a nie prawu Bożemu, otrzymają znak bestii. Jaką polityczną siłę powinniśmy obserwować, zbliżając się do końca czasów? W czasie dzisiejszego studium dowiedzieliśmy się, że Kościół rzymskokatolicki jest siłą polityczną i religijną. Wspomnieliśmy także o Stanach Zjednoczonych. To naprawdę dobry czas, przyjaciele, żeby śledzić nasze kolejne studium na temat Ameryki w proroctwie. W tym samym czasie powinniśmy obserwować, co dzieje się na terenach dawnego Cesarstwa Rzymskiego, które obejmuje większość krajów Unii Europejskiej. Wszystkie one będą ze sobą współpracować. Myślę, że również Chiny odegrają interesującą rolę. Zobaczymy. Zapraszamy na kolejne wykłady, na których będziemy mówić więcej na ten temat. To jest pytanie, które pojawiło się już wcześniej, ale chcemy jeszcze raz się do niego odnieść. Czy istnieją trzy nieba? Myślę, że jest to nawiązanie do słów Pawła, który mówi, że został porwany do trzeciego nieba. Nie ma czegoś takiego jak trzy poziomy nieba. Kiedy Paweł mówi, zostałem porwany do trzeciego nieba, ma na myśli trzecią definicję nieba. Według Żydów pierwsze niebo to atmosfera wokół ziemi, w której latają ptaki i unoszą się chmury. Drugie niebo to ciała niebieskie, takie jak słońce, księżyc i gwiazdy. Trzecie niebo to miejsce zamieszkania Boga, raj, który nazywamy niebem. Kiedy apostoł mówi o trzecim niebie, chodzi mu o miejsce zamieszkania Boga, a nie o trzy poziomy nieba. Kolejne pytanie. Czy Żydzi praktykowali jakąś formę chrztu lub obmywania, zanim Jan Chrzciciel zaczął nauczać? Wielu ortodoksyjnych Żydów w czasach Jana, na przykład Esseńczycy, praktykowało ceremonialne obmywania. Interesujące jest to, że w czasach Chrystusa regularnie praktykowali rytuał obmywania, ale nie zawsze oznaczał on chrzest. Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony, ale dzisiaj, kiedy spacerujesz po starym mieście Jerozolimy, widać, że jest ono podzielone na cztery części. Byliśmy tam razem kilka lat temu. Wyraźnie widać, że część żydowska jest najczystsza. Żydzi są bardzo skrupulatni w obmywaniu i utrzymywaniu czystości, jednak nie ma to nic wspólnego z chrztem, który mieli w czasach starożytnych. Wydaje mi się, że w tradycji żydowskiej znaleziono pewne grupy, które praktykowały pewien rodzaj oczyszczania. Opisują to na przykład rękopisy z Qumran. Następne pytanie. Czy szatan podrobi powtórne przyjście Jezusa? Jeśli tak, czy będzie miał na rękach blizny po gwoździach? Tak i nie. Czy szatan wcieli się w Chrystusa? Tak. Jezus zapowiedział, że pojawią się fałszywi Chrystusowie, fałszywi prorocy. Myślę, że diabeł spróbuje udowodnić Bogu, że może dokonać tego, co on. Bóg przyszedł na ziemię w postaci człowieka, wcielenie Jezusa. Nie wiem, czy szatan przejmie władzę nad człowiekiem, czy pojawi się w postaci anioła światłości, ale będzie twierdził, że jest Chrystusem. Nie będzie miał mocy, żeby przyjść z nieba tak jak Jezus. Tylko Chrystus będzie w stanie to zrobić. A kiedy On przyjdzie, nie dotknie ziemi. Zostaniemy porwani na spotkanie z Nim. Tak, Jezus nawet nie dotknie ziemi.
Zostaniemy porwani na spotkanie z nim w powietrzu. Diabeł nie będzie w stanie podrobić porwania nas w powietrze. Jeśli ktokolwiek chodzi po ziemi, albo jeśli włączę media i usłyszę, wiecie co, Jezus się pojawił, nawet nie będę tego oglądał. Biblia mówi, nie idźcie tam, nawet na to nie patrzcie. Szatan przykuje uwagę, będzie bardzo przekonujący i majestatyczny. Będzie cytował Pismo Święte, będzie patrzył z miłością, będzie czynił cuda, potrafi sprowadzić ogień z nieba, czytamy o tym w Księdze Hioba. Więc tak, wierzę, że w ostatnich dniach szatan spróbuje wcielić się w Chrystusa. Niemowlęta rodzą się ze skłonnością do grzechu. Dlaczego nie powinny być ochrzczone? Myślę, że warto poświęcać niemowlęta Bogu. Każdy z nas od momentu popełnienia pierwszego grzechu rodzi się z samolubną naturą. Jednak dzieci do pewnego wieku nie są w stanie świadomie rozróżnić, co jest dobre, a co złe. Nie potrafią pokutować za swoje grzechy. Myślę, że wspaniale jest poświęcić Twoje dziecko Panu. Kiedy rodzice to robią, tak naprawdę poświęcają Panu również samych siebie. Niemowlęcia nie można jednak nauczyć 10 przykazań. A przecież Biblia mówi, nauczajcie i chrzcijcie. Biblia nie podaje ani jednego przykładu chrztu niemowląt. Opisuje dzieci poświęcone Panu i to powinniśmy czynić. Jezus został poświęcony jako niemowlę, a ochrzczony, kiedy miał 30 lat. Możemy z tego wywnioskować, że wina nie jest przypisywana człowiekowi, dopóki nie potrafi on odróżnić dobra od zła i podjąć decyzji. Podobnie jak nie traktujesz osoby upośledzonej umysłowo tak samo jak kogoś, kto doskonale rozumie, co robi. Dokładnie tak. Chrystus powiedział, kiedy nie wiedzieliście, nie mieliście grzechu, ale teraz już wiecie, więc grzech pozostaje. Niemowlę nie wie. Jedna z osób pyta, kiedy odbędzie się bitwa Armagedon? Przed powtórnym przyjściem, czy pod koniec tysiąclecia? Armagedon to ostateczna bitwa pomiędzy dobrem i złem, która zaczyna się przed powtórnym przyjściem. Wtedy ma miejsce jej faza pierwsza, kiedy smog walczy z kobietą. Cała wojna skończy się, kiedy diabeł, opisuje to Apokalipsa 20, otoczy miasto Boże, by przypuścić ostateczny atak. Prawdopodobnie bezpieczniej jest nazwać to wojną Armagedon, jednak wierzę, że zaczyna się ona na krótko przed powrotem Chrystusa i kończy pod koniec milenium. Zaczyna się więc przy powtórnym przyjściu, ale ostateczne rozwiązanie ma miejsce wtedy, gdy diabeł i jego aniołowie zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Dobro zwycięży i wojna zakończy się na dobre. Pastorze, przed nami kolejny bardzo ważny wykład. Tak, będziemy mówić o znamieniu śmierci. Dotkniemy tematu Antychrysta. Wyjaśnimy, czym jest znamie bestii, a także powiemy, czym jest Boża pieczęć. Jeśli więc chcecie mieć pewność, że nie otrzymacie złego znaku, a ten właściwy, bądźcie z nami w czasie kolejnego spotkania. Przyjaciele, nie jest jeszcze za późno, żebyście zaprosili na to studium swoich znajomych i bliskich.